Dzień dobry Państwu, Elżbieta Modrzejewska, Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. W dzisiejszym odcinku naszego cyklu Biuro Karier Bliżej Biznesu gościmy Panią Elżbietę Konopkę, właścicielkę Kancelarii Podatkowej, przewodniczącą Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, opiekuna stażystów, opiekuna praktykantów. Dzień dobry Pani Elżbieto. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło gościć u Państwa. Czego student może nauczyć się na praktyce lub na stażu? Jak według Pani ważny jest to element zdobywania doświadczenia zawodowego? No cóż, odnosząc się do stażów czy praktyk, to uważam, że jest to absolutnie bezcenne, kapitalne i ma kolosalne znaczenie. Nie będę opowiadała, rozdrabniała się dlaczego, bo to każdy student, który odbędzie jakąś praktykę czy staż, jest w stanie ocenić. Najczęściej mamy do tego taki luźny stosunek albo nawet niewiarę w to, cóż mi to da, że pójdę gdzieś i będę coś robił, co mi ktoś każe. Jest jednak inaczej. Praktyka, którą się wykonuje, w czasie której wykonuje się jakiekolwiek czynności, daje ogromne możliwości poszerzenia swojej wiedzy, ugruntowania jej przede wszystkim i sprawdzenia się, czy ja rzeczywiście wybrałem dobrze, czy to rzeczywiście będzie mój zawód. Albowiem bardzo często idziemy za swoimi marzeniami, wybieramy jakiś kierunek studiów, okazuje się, że znajdujemy się już później w tym miejscu pracy, pracodawca czegoś oczekuje, a my czujemy się kompletnie zagubieni. To jest jedno. Praktyka więc pomaga absolutnie w przejściu później od edukacji do pracy zawodowej. Ale też jeszcze inne ma znaczenie, jak na przykład wielkim szczęściarzem są adwokaci czy radcy prawni, którzy przed zdaniem państwowego egzaminu, czyli uzyskaniem uprawnień do wykonywania swojego zawodu, właśnie muszą tą praktykę odbyć. W zawodzie doradcy podatkowego jest nieco inaczej. Doradca podatkowy najpierw zdaje państwowy egzamin, potem odbywa obowiązkową praktykę, a więc tam nie ma tego elementu dodanego, jest mu bardzo trudno zdać ten egzamin. Praktyka zawodowa natomiast bardzo poszerza i mało umożliwia temu studentowi przełożenie, wykorzystanie i skonfrontowanie swojej wiedzy z oczekiwaniem przyszłego pracodawcy. Także ze wszech miar uważam, że jest to element wręcz niezbędny. Praktyki w renomowanej firmie to dobry sposób na rozpoczęcie kariery zawodowej. Aby otrzymać taką szansę, trzeba dobrze odpowiedzieć na pytanie rekrutera. Jakie pytanie usłyszy od Pani student, który chce odbyć praktykę lub staż w Pani kancelarii podatkowej? Tak, rzeczywiście, ten moment, kiedy pojawia się student gdziekolwiek i ubiega się o praktykę, staż czy też pracę zawodową, to jest bardzo ważny moment. I wiemy, że te pierwsze 3 minuty najczęściej przesądzają o wielu rzeczach. Ale ważny jest cały przebieg tego spotkania pierwszego. Cóż ja mogę powiedzieć studentom? Ja wiem, że wujek Google podaje przykładowe pytania, podaje przykładowe odpowiedzi. Przestrzegam, proszę, na spotkaniu z przyszłym pracodawcą proszę nie odpowiadajcie według wzoru z Google, bo pracodawca też tam czasami zagląda. I jeżeli tych kandydatów jest 2 czy 3 i pierwszy, drugi i trzeci na to samo pytanie odpowiada tym samym schematem, to proszę mi wiedzieć, czy ten przyszły pracodawca się załamuje i mówi: pierwszy, drugi, trzeci zdyskwalifikowany, on w ogóle nie ma własnego zdania, on w ogóle absolutnie jest takim robotem wyuczonym, a tego nikt nie chce. Proszę odpowiadać absolutnie szczerze na każde zadane pytanie. Proszę też pamiętać o tym, żeby to było zgodne z tym, co napisaliśmy. Żeby nie było w CV, że znam język angielski, francuski i jeszcze 3 inne, bo pracodawca może znać francuski i zapytać nas coś po francusku. I to już będzie absolutnie koniec spotkania, jeżeli to się nie sprawdzi. No, ja zdaję sobie sprawę, że część pracodawców też bierze i stosuje te schematy, czyli mogą to być pytania, które właśnie spotkamy w Google czy w jakimś innym źródle takim powszechnego obiegu. Ale na pewno trzeba znać odpowiedź na pytanie, gdzie jesteś, co to jest za firma, czy co o niej wiesz. I nie trzeba się tutaj przygotowywać, ale zanim się udamy,
po prostu chociażby na stronę wejść tej firmy i znać odpowiedź, wiedzieć, gdzie się jest, czy to jest biuro rachunkowe, czy to jest korporacja, która poszukuje kandydata na księgowego, zobaczyć też w ofercie, co w ofercie ci zaoferowano. Jeżeli w ofercie jest, że poszukujemy pracownika samodzielnego do wykonywania, to nie mówmy temu pracodawcy, że chcemy się nauczyć, bo ta firma potrzebuje tego samodzielnego pracownika. Więc takie przed pójściem rozeznanie, gdzie idziemy, co to jest za firma i no, miło będzie pracodawcy, jak powiemy, dlaczego właśnie w tej firmie chcemy, aplikujemy, dlaczego w tej, a nie w innej, dlaczego w korporacji, a nie w kancelarii, dlaczego w biurze, a nie w jakiejś firmie, dlaczego w sklepie obuwniczym, a nie w jakimś innym markecie czy dużo obsługowym. To są takie chyba podstawowe, elementarne takie informacje, które powinniśmy umieć na nie odpowiedzieć. No oczywiście pracodawcy mogą zadawać bardzo różne pytania, albowiem oni też się przygotowują do tych spotkań. Najważniejsze jest autentyczność, taka szczerość i otwartość. Dziękuję bardzo za rozmowę, za podzielenie się z nami i studentami swoimi radami, informacjami. Cieszymy się, że możemy z Panią współpracować i wierzę, że ta współpraca w najbliższej przyszłości dalej będzie tak intensywna jak obecnie. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję za spotkanie. Było mi bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie.